Po ściągnięciu Brahima Diaza z Manchesteru City, Real Madryt celuje w kolejne wzmocnienie. Według marki, królewscy są mocno zainteresowani środkowym obrońcą FC Porto, Ederem Militao. Zapraszam na kolejny odcinek. Przed Realem otwiera się szansa na sprowadzenie Militao. Według madryckiego dziennika świadczy o tym powrót do Porto doświadczonego Pepe. Miałoby to być przygotowaniem do sprzedaży 21-letniego Brazylijczyka. Wychowanek São Paulo trafił do Porto przed sezonem za 4 miliony euro. Zainteresowani sprowadzeniem go muszą liczyć się z wydaniem 50 milionów euro latem albo 42 milionów euro do końca stycznia. W ostatnich latach Porto na Madryt zamieniali Pepe, Danilo oraz Casemiro. Real myśli również o sprowadzeniu następcy Luki Modricia. Królewscy ponoć już pytali wstępnie Tottenham o Christiana Eriksena. Koguty za pomocnika zażądały 250 milionów euro. W Madrycie nie chcą wydawać tyle i może im się to udać. Kontrakt Duńczyka z Tottenhamem wygasa w czerwcu 2020 roku. To sprawia, że być może uda się pozyskać piłkarza za mniejszą sumę. Jeżeli Eriksen nie przedłuży umowy, Spurs mogą zaakceptować nawet ofertę w wysokości 100 milionów euro. W tym odcinku to już wszystko, dzięki wielkie za uwagę, pamiętajcie o tym, żeby zasubskrybować kanał, dajcie też łapkę w górę, jeśli odcinek Wam się podobał, a w komentarzu napiszcie, jak sądzicie, czy któryś z tych transferów dojdzie do skutku. Do zobaczenia, do usłyszenia już w następnych odcinkach, cześć!